Dery, jakie masz nogi kolorowe. A ty tak stałeś jeszcze po meczu. Cieszysz się na trzeci wyjazd w ciągu tygodnia? Pokaż, jak się cieszysz. Nie, masakra jest. Trzeci wyjazd za dużo. Mało na boisku treningu, a co chwilę w autokarze. Jest nasza debiutantka. Tak. Jak samopoczucie? Jak się czujesz, Ines? Mogę się już doczekać meczu. Ostatnio piękną bramę w Celiocie strzeliłaś. Udało się. Udało się, przypadkiem. Zeszła z nogi. Jutro liczysz na debiut? Mam nadzieję. Na zwycięstwo przede wszystkim, co? Ocena znowu. Już możesz wracać po pudełko. To pewno. Kaci, dobre? Aha. Milena? To też? Najbardziej mnie zawsze bawi, że to wszystko jest zjedzone jeszcze zanim autokar ruszy. Się rzucają. Powiedziała ta, która nie je. Ale mnie często jadą, mieszkam, to też z moich rzeczy jest robione. Mojej Nutelli. Mamy. Miła, chodź tutaj, mam do ciebie pytanie. Czemu nam załatwiłaś tak częste wyjazdy w twoje okolice? Tak tęsknisz? W tych okolicach jest przepięknie. Milena, masz déjà vu? Co ty robisz? A kto znalazł? Miła, miałaś zrobić. Czekaj, właśnie. Ona torbę zgubiła. Jeśli wyjazdu począłem, czyli jakieś półtora tygodnia. Miła, co mi wchodzi ostatnio na hotelu i czekasz, ja was sami wezmę. Aha. Powiemy jaki numer. O tak? Biorę sobie i nawet miała nas powitać po śląsku i nic nie powiedziała. Ania, jeszcze jedno pytanie. Nie. Dlaczego ty nosisz wszystkie swoją torbę? Gdzie jest Mania? Zmieniłeś naszą karierę ten dzień. Miła, jakie przeczucie przed meczem? Na Podlesiance trochę grałaś, co? Grałam, dobre mam wspomnienia. Także mam nadzieję, że... Dzisiaj kolejny rozdział wspomnień. W tym momencie nie okażę się takiego. Rewanż trzeba wziąć za ligę, co? Jedna wpadka taka była, ale to był wypadek z pracy, także kucharu już nie opuścił, tak ładnie. Ale ciekawy mecz na początek, nie? Na pierwszą rundę. Ciekawa, ale nie lubimy mieć lekko. Wolimy od razu z wysokiej oce, żeby każdy wiedział, co to jest górnik męczny. Idzie ta, która lubi ten stadion. Bardzo lubię. Mam nadzieję, że będzie po spotkaniu. Tutaj teraz stan. W którym to miejscu było? Tam. Ach, słynny punkt. Pierwszy gol w Ekstralidze. Wracasz do pierwszej jedenastki. Fajne uczucie chyba, co? Uśmiech od razu się pojawił. U mnie uśmiech zawsze towarzyszy, ale fajne uczucie. No jednak jestem po drugiej kontuzji, więc mega uczucie. To nic, tylko wygrać dzisiaj, żeby... Tak, dokładnie. Zrobić awans. Kolejny krok w stronę. Cały zespół z pasją ma dzisiaj wyglądać na rozgrzewce. Wszystkie, cała osiemnastka gotowa do gry. Jeden zespół, jeden klub. Kto wygra mecz? Górnik! To my jesteśmy w lepszej formie, to my dyktujemy warunki. Lejdzie gołem!
Ania, udany powrót. Tak, bardzo udany, mogę zaliczyć wszystkie. I co ty tam wyciągnęłaś? Spalony bodajże był, tak? Nie, tutaj tuż przed golemami, pamiętasz? Taka rola, więc. Aneta, bo tu masz tego tankę. Właśnie, szukałam Ines, jej. Ines, jak się czujesz, będą zdawał się. Jakie to uczucie? Wspaniałe. Nic sobie nie stało, jak jeszcze z takim zespołem. Brawo. Brawo, Oli. Speaker powiedział, że to był samobój, ale to twój gol przecież. Oli Skarczycha. Ania, rozszalałaś się. To drugi, bez nie przesady. No ale jego który gol już? A to puchar, okej, to pierwszy, ale w lidze już masz 4 chyba. To więcej niż w tamtym sezonie. No i przez całą karierę. I jedno zdanie. Wygrała lepsza drużyna. Tyle, dziękuję. Brawo! Dziewczyny, ja takie jedno pytanko! Kto wybrał mecz? Górnik! Kto? Górnik! Kto? Górnik! Do boju, do boju, kie!